pierdalasz? Czego ty przyklinasz? Nie pierdalaj mnie. Leczemy liści. Co tu pisze? Wydawnictwo Żubr i Spółka. Bębnowa Golczałowicy. Szanowny pan Wojciech Suchodolski. Obserwując pańskie kulturalne podtrzymania na internetowych ekranach, to z jakąś intencją i polotem przyrządza pan potrawy wszelakie. Chcielibyśmy zaproponować panu wspólnie napisanie książki kulinarnej. Jest pan postacią rozpoznawaną, więc sukces już na starcie gwarantowany. Karkówka posypana imbrem, jak to było w ostatnim odcinku, będzie na pewno przebojem i zadbamy o to, by był to przepis na okładkę. Proponujemy panu wstępną rozmowę już w przyszłym tygodniu u pana na posesji. Oczywiście ilustracje tej książki będą przedstawiać nie tylko pana wyczyny kulinarne, ale również przy współpracę z panem, z przyjacielem, partnerem, który mimo wielkiego bębna nie spierdalają mnie stąd. Proszę nie przyklinać. Dobrze, na moim kanale. Żać się będzie ze smakiem. Pan będzie musiał zapewnić przepisy. My produkty oraz zajmiemy się oprawą ortograficzną, gdyż zdarza się panu zrobić nieznane błędy ortograficzne. Roboczy tytuł książki. Jak ogółem przejście jeść. Przepisy majora i przyjaciela. Jeśli propozycja odpowiada panom, prosimy o kontakt przez YouTube. Na drugiej stronie propozycja okładki. Weź, dobra, następny. Otwieraj, ostatni. Alojzy Popiołek, Radom. To samo, co do mnie. Na spalenie. To trzeba, wiesz, wziąć i napisać pismo. I ja będę zrobił ksena. I dla adwokata trzeba zanieść to. I dla adwokata. Już nie będę czytać drugi raz tego listu, bo ja swój wiesz, przeczytałem. No, ludzie są niektórzy po prostu nienormalni, jakieś nie wiadomo co. O, piwo stoi, a po co produkują? To wszystkich trzeba palić, tak? Że piwa nie można wypić. To jest ogółem nienormalne. I po prostu do widzenia. Ja jeszcze chciałem powiedzieć coś. Daj. Nie.